Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam się z Wami, jak zapewne część powiedziałaby, o nieprzyzwoitej porze. No i tradycyjnie chciałam przywitać się z Wami kawą. Niestety kawy w ekspresie nie było, ale uznałam, że może to jest dobry moment, żeby pokazać Wam, jaką kawę wybieram. No w zasadzie od kilku miesięcy. Ja tą kawę piłam w jednej z krakowskich kawiarni, później znalazłam ją na Allegro. Kilogram kosztuje 99 zł. Myślę, że bez problemu ją znajdziecie. Może będziecie mieć ochotę sobie wypróbować. Jest już kawa, czyli poranek zaczyna się tak, jak zacząć się powinien, ale jeszcze Wy wiecie, że do tej kawy co musi być? Ano zimne mleko, bo kawa bez zimnego mleka się nie liczy. I pokazuję Wam się już ubrana, gotowa do wyjścia. Dzisiaj niestety obudziłam się z potężnymi obrzękami, co prawdopodobnie widzicie po dłoniach, po udach, no niestety również po biuście. Nawet nie miałam siły myć włosów. Ja wiem, że Wy mi napiszecie, że w takich spiętych wyglądam super, ale no ja za sobą w takiej fryzurze nie przepadam, ale już tam nieważna fryzura. Godzina 7 rano, zabieram Was ze sobą na śniadanie do hotelu Mercure na Fabryczną 13. Wy już znacie ten hotel z moich poprzednich vlogów, bo ja Wam mówiłam, że tutaj są świetne śniadania i że ja bardzo chętnie tu wracam. Co prawda nie było filmiku poświęconego temu hotelowi w tej osobnej serii śniadań hotelowych, więc materiał nagrałam dzisiaj. Myślę, że jutro albo pojutrze złożę go, właśnie podłożę głos tak, jak podkładam teraz, no i opowiem Wam, co tu możecie znaleźć. Generalnie miejsce bardzo fajne, już Wam powiem, że polecam, zresztą nieraz je polecałam. Okej, i jeszcze ja w ekspresie z wrzątkiem. Opuszczam już Fabryczną 13, ale jeszcze dzisiaj tutaj będę i Wy będziecie ze mną. Póki co zabieram Was ze sobą do M1 i weszłam sobie do TK Maxa, bo nie ukrywam, że chciałam kupić jakieś świece zapachowe i trochę doznałam szoku, bo TK Max już taki troszkę opanowany walentynkami. Ale jak też kończą się święta, u mnie już zaczyna się wiosna i znalazłam przepiękną obudowę na mój telefon. Oczywiście wzięłam ją, taką w kwiaty i jeszcze pokazuję Wam, na jakie świeczki się zdecydowałam. Wszystkie pachną przepięknie. Obudowa, którą wcześniej widzieliście i może coś, co nie jest fascynującym zakupem, bo to nitki dentystyczne, no ale taka rzeczywistość. I teraz jeszcze chciałabym Wam polecić kredkę. Nie polecałam Wam jej wcześniej, bo sama musiałam sobie zrobić zapasy, bo bałam się, że po prostu wszystko mi wykupicie. Miss Sporty numer 300. Absolutnie idealna czerwona konturówka do tych dwóch czerwonych szminek, które pokazywałam Wam we wczorajszym vlogu. Idealna. Jedną miałam już w domu i dokupiłam sobie 3. A teraz jeszcze zabieram Was do Lidla, no bo trzeba zrobić zakupy. Zresztą w Lidlu jesteście ze mną dość często. I znalazłam takie krewetki w marynatach. Jedna cytrynowa chyba z curry, druga kokosowa z jabłkiem i trzecia taka pikantna piri piri. Tej pikantnej nie wzięłam, bo bałam się, że dla mnie będzie za ostra, ale skusiłam się na dwa opakowania tych łagodniejszych. Tu jeszcze macie cenę, 19 zł, akurat były w promocji. I szybki przegląd wózka, bo obawiałam się, że nie będę w stanie pokazać Wam zakupów w domu. Krewetki, awokado, tak tyle, serek wiejski, szynki, jakieś salami wołowe w ogóle odtłuszczone, o niższej zawartości tłuszczu, maliny i sporo żeberek. No i tutaj właśnie na dowód pokazuję Wam, że w domu mam jeszcze chyba w takiej starej wersji tą kredkę, a jeszcze powiem Wam, że dzisiaj zaczęłam nagrywać przepis na żeberka, bo mnóstwo osób mnie o taki przepis prosiło. I mam też taki pomysł, chociaż ja już chyba znam odpowiedź, co byście powiedzieli, gdybym w roku 2024 nagrywała Wam więcej filmików z przepisami. No dobra. I teraz już godzina 19. Ja wybieram się na koncert. Powiem Wam, że byłam dzisiaj wyjątkowo zdołowana tymi moimi obrzękami. Wy tutaj nawet tego nie widzicie, chociaż myślę, że po biodrach trochę widać. Jest bardzo, bardzo źle. Muszę to przeczekać, no nie mam wyjścia. Mam nadzieję, że pomimo tego będę się dzisiaj na koncercie świetnie bawić. No i że ten obrzęk po prostu nie zepsuje mi humoru. Także wracam znowu na Fabryczną, tym razem do centrum konferencyjnego i właśnie wybieram się na taki koncert Christmas Jazz. Wczoraj byłam na koncercie w Tauron Arenie, dzisiaj właśnie jestem tutaj i weszłam sobie jeszcze, no, szybciutko Wam się nagrywam. Przepiękna scena. Siedziałam w pierwszym rzędzie, więc widok miałam świetny, też świetne warunki do nagrywania. No i powiem Wam, że niesamowita energia. To był 27 koncert tutaj całego tego zespołu w grudniu, więc bardzo intensywnie, ale było przepięknie. Ja uwielbiam taki klimat, wiecie. Ja jestem w ogóle Christmas girl, uwielbiam święta i
Idę jeszcze na jeden koncert 2 stycznia, też będziecie go widzieć. Więc wybawiłam się, później wszyscy tańczyli, klaskali, no było niesamowicie. I to już ostatni klip, ponieważ jadę do domu zmęczona po dzisiejszym dniu. Jest po 22:00, buziaki, no i widzimy się niebawem.